Nie żyje popularny DJ. Miał tylko 38 lat, Jack Reville, tworzący muzykę jako DJ Jackmaster, nie żyje. Śmierć spowodowana była komplikacjami po przebytym urazie głowy, nie żyje DJ Jackmaster. O śmierci szwedzkiego producenta i DJ poinformowali, za pomocą mediów społecznościowych, jego bliscy. W sieci pojawił się specjalny komunikat, w którym przekazano, że 38-latek odszedł 12 października. Śmierć miała miejsce na Ibizie i była spowodowana komplikacjami, które wynikły po przypadkowym urazie głowy. Z głębokim smutkiem potwierdzamy przedwczesne odejście Jacka Revilla, znanego jako Jackmaster. Jack zmarł tragicznie na Ibizie rankiem 12 października, w wyniku komplikacji wynikających z przypadkowego urazu głowy. Jesteśmy głęboko wzruszeni wsparciem ze strony przyjaciół, kolegów i fanów. Jednocześnie prosimy o uszanowanie prywatności, by móc w spokoju przeżyć żałobę, napisano. Kim był DJ Jackmaster? Scott Jack Reville znany był głównie jako DJ Jackmaster. Przygodę z muzyką elektroniczną rozpoczął w wieku kilkunastu lat, kiedy pracował w sklepie z płytami. W wywiadzie wspomniał kiedyś, że to właśnie hity z tego miejsca ukształtowała jego gust. Dzięki działaniom jako DJ, a także współzałożyciel wytwórni Numbers, szybko zyskał uznanie na światowej scenie muzyki elektronicznej. W 2010 roku mężczyzna otrzymał nagrodę podczas Best of Brits Awards DJ Mag. Jak intensywnie działał też za kulisami, odkrywał nowe talenty i wspierał ich działania. Aktywnie udzielał się również w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwowało go ponad 90 tysięcy osób.